No proszę, dziś jest pierwszy dzień szkoły, a to co? Przedszkole pod dębami zamknięte? Co się stało? Jak to, nie pamiętasz? Podczas wakacji walczyłam razem z siostrami z kosmicznym krabem na radioaktywnej komecie, a to zielone coś znalazłam po tym, jak wybuchł. Ups! No tak. Hej, maluchu! I gdzie teraz będziemy się uczyć? W tej oto nowej, większej i lepszej szkole. Więzienie w Townsville. Idziemy do więzienia? Super! Nie, dziewczynki. Budynek obok więzienia. Chwila. Mamy chodzić do szkoły razem ze starszymi dziećmi? Tak, ale nie martwcie się. To wszystko jest częścią tego... Ach, tak szybko dorastacie. Miłego dnia, dziewczynki. Nie ma się czego bać. To tylko nowa szkoła. Na pewno szybko się odnajdziemy. Hej, nie jest aż tak źle. Gorzej być nie może. Cześć, jestem Bójka. Hej, jestem Bójka. Ja wcale tak nie mówię. Mówisz zupełnie jak małe dziecko. Małe dziecko. Ty tam, kto cię dziś czesał? Twój tatuś? Tak, to on mnie uczesał. Masz włosy jak małe dziecko. Małe dziecko. Coś jest nie tak z twoją cerą, nie jest tak super jak moja. Małe dziecko. Dziecko. Nie jesteśmy dziećmi. Dziewczynki, to dopiero pierwszy dzień szkoły. Chciałybyśmy być starsze. Na pewno niedługo się wpasujecie. Starsze! To zbyt niebez... Starsze! Proszę! Błonnik, suszone śliwki i łagodne jedzenie. Oto składniki, które wybrano do stworzenia idealnych dziewczynek. Tylko trochę starszych, ale profesor Atomus zrobił wszystko poprawnie i nie było żadnych wypadków. Wszyściutko poszło gładko. Według mnie to trochę rozczarowujące. Proszę, dziewczynki, każda dostanie po jednej łyżeczce. Spożycie większych ilości może być bardzo niebezpieczne. Wiemy o tym! Śpijcie dobrze. Dobranoc, profesorze! Myślicie, że zaczęło działać? Może musimy chwilę poczekać. Czekanie jest dla dzieciaków. Wypijmy więcej tego syropu. Dan, 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 dan. Skradamy się. Bajka! Wybacz. Jesteście pewne, że to dobry pomysł? Porozmawiajmy z innymi dziećmi, które... Albo wypijmy to i sprawdźmy, co się stanie. Zdrówko!